No i kolejny odcinek, kolejny dzień, czwartek, który dzisiaj jest w ogóle? 14 stycznia. Wczoraj śnieg sypał wieczorem, smutysz w nocy, bo to według radaru gdzieś do 4-5 rano, jak wyjeżdżałem z domu, jechałem na plac, to też jeszcze trochę sobie śnieg ruszył. No a teraz to się jedzie wręcz idealnie, drogi czarne. No wiadomo, na placu śnieg, na bocznych uliczkach śnieg, ale to już jest, no teraz jest zero, pokazuje termometr, ale wcześniej była temperatura na plusie, więc to wszystko topniało, piaskarki jeździły, także no nie ma się do czego właściwie doczepić. Jestem ciekawy, jak tam będzie wyglądało na tych drogach wojewódzkich, bo teraz jestem, dojeżdżam do Gorzowa, zjeżdżam na boczne drogi, jadę na rozładunek, mam jeszcze 40 km, także zobaczymy, jak tam się będzie kształtowała sytuacja, ale jak na razie to jestem bardzo zadowolony, wygląda super. I oby tak zostało. Miejmy nadzieję, że tak też pozostanie, bo bałem się tego dzisiejszego dnia, bo tak jak mówiłem w zeszłym odcinku, na końcu zeszłego odcinka, tutaj wszyscy w te rejony jedziemy. A wczoraj się zapowiadało bardzo nieciekawie, jeśli chodzi o pogodę i o śnieg. A no zresztą to też widzieliście w tym w zeszłym odcinku, no to tego, to w tym Olsztynie trochę tam miałem zabawy ze śniegiem. I potem tam w Szczytnie na załadunku i po drodze między Olsztynem a Szczytnem, to też było nieciekawie, więc trochę się obawiałem tego dzisiejszego dnia, ale no wygląda wręcz rewelacyjnie, naprawdę super. Trochę tego słońca zawsze, kurczę, się od razu chce pracować. Jak zjadę na rozładunek, to robię porządek w kabinie, bo wczoraj tam tylko jeszcze leżą koło fotela, leżą łańcuchy, które zdjąłem i ten zaczep, co się wkręca w zderzak, bo nie było czasu tego wszystkiego pochować, bo potem jak wyjechałem na asfalt, to po prostu stanąłem na awaryjkach i to wszystko chowałem. Także trochę mnie czeka sprzątanie. No i sobie szyby wyczyszczę, bo no nic, kompletnie nic nie widać po prostu. Ani w szybach, ani w lusterkach też. Także tak to wygląda. No i dobra, już rozładowane. Teraz w kierunku załadunku. Będę miał niecałe 2 godziny okienka, więc stanę wcześniej, przed awizacją. Nie mogę podbić wcześniej, więc stanę sobie i jakieś śniadanie zjem i potem ze spokojem podjadę na awizację. No tu jak widać droga elegancka. Jest mokro co prawda, ale nie ślisko. Tu czasami się pojawiają taka kaszka śnieżna, grupa śnieżna, jak nie wiem jak to się mówi, między kołami teraz na jakiś czas, ale generalnie tu już jedzie. Jedzie się bardzo dobrze, piękne widoki są, bo ościeżone drzewa to naprawdę wręcz bajkowy krajobraz się robi, ale na drodze do rozładunku jakieś 10 km to była kurczę makabra, może 15, normalnie lód, tak jak w lasach. Już poza lasem było praktycznie wiadomo jak słońce, no to już puszczał ten lód i droga była mokra, można było jechać, może było posypane, ale tak jak w lesie odcinek, gdzie nie było posypane, no to był normalnie czysty lód, naprawdę powolutku, 40-50 na godzinę i no, niezbyt było przyjemnie. Zajechałem na rozładunku oczywiście ta sama śpiewka co zawsze, w sensie daję papiery, nie wiem kiedy rozładuję, ale jednak po chwili przyjechał i rozładował, nie wiem co ten gość, co ten wózkowy ma z tym, nie, sprawia mu to chyba przyjemność. Dobra, telefon mam, sorry. Jestem z powrotem, ale nic więcej do powiedzenia nie mam, bo było ślisko bardzo, ale jakoś tam przejechaliśmy, bo ja jechałem tą drogą i jakieś pół godziny później po mnie niebieska, no ale niestety przykra sprawa się zdarzyła, bo się trzasnęli lusterkami i niebieska straciła wkład lusterka, nie wiem, wiadomo co tam się wydarzyło, nie wiem, no ale nie ma lusterka, na szczęście tylko wkładu, przynajmniej z tego co wiem, chyba nie jest pomykane z zewnątrz. No warunki nie rozpieszczają, więc nie wiem, czy ktoś z przeciwka poszedł do środka za bardzo, czy to z naszej gminy, powiedzmy, czy jak. Ale niestety, no szkody, bo jakieś tam mikro, na szczęście, jak już mają być, to tylko takie te szkody, ale coś tam w tym tygodniu będzie. No dzięki Bogu się udało przejechać i mi, i niebieskiej Magnumie tą drogą bez problemu. Także tak to sytuacja wygląda na ten moment. Mam nadzieję, że załadunek pójdzie szybko, no to mam też plan dzisiaj, żeby do domu jeszcze zjechać, jak się uda, jak będzie dobra godzina, co prawda będę musiał trochę nadrobić, ale...
wiadomo jak to jest. Przynajmniej potem się wytrąca żonie argumenty, że ciągle się nie mam domu. Taka z tego korzyść. Spokojnie, majstro. Bez nerwów. Dobra. Włączam się po załadunku albo jeszcze przed, z mikropauzy śniadaniowej. Jeszcze rozkminka jest. Już nie będę mówił, że rozmyślam na jakiś temat, no bo to rozmyślanie w tym momencie to jest też za duże słowo, no bardziej to taka rozkminka. Co to się stało, że jest tyle dzieciaków z kolorowymi włosami? Tak się ostatnio zastanawiam, bo teraz jakaś szła młodzież, nie wiem, gimnazjalna czy pewnie gimnazjalna raczej, nie licealna, chociaż nie wiem, trudno mi już jako takiemu staremu dziadowi rozpoznać różnicę. Kurczę, na panie dwóch kolesi z kolorowymi włosami, jeden na blond poparmowany, drugi na różowe. Co to się dzieje, kurczę, za naszych czasów, przynajmniej za moich, to takie coś to by nie przeszło w gimnazjum czy w liceum. Bo ja to jestem mój rocznik, miałem 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum, no i potem potem liceum. To u nas w tamtych czasach to były, nie wiem, chyba 3 subkultury. Byli hip-hopowcy, powiedzmy, czy skate'ci, jak to się wtedy nazywało, do których ja należałem, czyli łyse głowy albo krótkościęci i szerokie spodnie, i rapsy, hip-hopy. Potem byli metale, wiadomo, jak każdy wie, jak metal wygląda, no i dresy. Prosty podział. I każdy wiedział, co jest grane, każdy wiedział, co ma robić, każdy wiedział, kto czego, co słucha. To raczej po polsku nie było, ale wiemy o co chodzi. A co się teraz dzieje, że te dzieciaki mają kolorowe włosy i farbują? Co to ma wpływ? Czy ten YouTube, czy co? Dziwne rzeczy się dzieją. Naprawdę i też, no zresztą dobra, nie, może jednak rzeczy światopoglądowe nie będę wnikał. Chyba lepiej nie. Ale dziwi mnie trochę. Tak jak patrzę czasami stylu ubioru młodych ludzi teraz i jakoś tak to wszystko takie to trochę dziwne. Chyba się cieszę, że jeszcze nie mam dzieci, ani nie mam też, nie wiem, mój syn nie jest w wieku gimnazjalnym, bo mam takie wrażenie, że często jest tak, że historia zatacza koło i to, co to jest teraz modne dla tych dzieciaków, to za jakiś czas przeminie, a nie wiem, czym się odnalazł, jakby teraz syn przyszedł w spodniach przed kostki i w różowych włosach. Nie wiem. Musiałby to zrozumieć na pewno. Fajnie. Szkoda, że znaczy to dobrze. Dobrze, że jest na plusie, ale jakby tak były teraz wakacje. Znaczy wakacje, Jezus. Ferie, nie wiem. Weekend po prostu. Wolny. Taki lekki mrozik, żeby może było sobie pospacerować. W śniegu. To by było elegancko. Pięknie wyglądają ośnieżone drzewa. I jeszcze jak słońce przebija, to już jest w ogóle rewelacja. Stało się duży przeskok. Takiego przeskoku to nie było chyba nigdy. Chociaż nie, no były na pewno. Ale dzisiaj wyjątkowo duży przeskok w kilometrach i w czasie. Dzień kolejny, jak widać na placu. Wczoraj załadowałem. Przyjechałem do domu, nie wiem, gdzieś koło
21 byłem w domu. Teraz jadę rozładować, jest godzina 8, teoretycznie mam na awizację na 11, jadę wcześniej. Mam nadzieję, że uda rozładować się wcześniej, żeby zdążyć na załadunek na Króciaka. Mam jeszcze Króciaka do zrobienia dzisiaj, piątek. Jak widać, pogoda nadal nie odpuszcza, bestia ze wschodu daje się we znaki. To co jest teraz, to jest pikuś powiem z tym, co ma być w weekend i tego to się naprawdę boję, nie wiem, ma być według... Pogodowy radar pokazuje minus 18 w niedzielę i minus 20 z poniedziałku na wtorek, nie wiem. Będzie akcja odpalania samochodów, nie mam pojęcia co to będzie. Wiem, że w warunkach skandynawskich to jest zupełnie normalne i chłopaki mają jeszcze gorzej i w ogóle. Ale nie po to jest, że po kraju nie jeżdża na Skandynawię, żeby walczyć z mrozem minus 18. Nie po to. Okropieństwo. Renata chodzi, Webasto chodzi, grzeje się. Ja nie mam siły wyjść z osobówki, znaczy siły. No wiecie o co chodzi, zimno jak... No zaraz się zbieram, już idę. Mówię, nagram to, pogadam chwilę i wykorzystam jeszcze nagrzaną osobówkę. I zaraz idę do Renaty. Mam nadzieję, że troszeczkę Webasto zaczęło działać. No i jadę zrzucić. Mam nadzieję, że mnie raz, dwa wezmą, że zrzutka pójdzie i zrobię Króciaka i jeszcze jakieś tam ludzkiej godzinie dzisiaj do domu przyjadę. Dobra, zaczynamy kolejny dzień nierównej walki w transporcie krajowym z pogodą i z przeciwnościami losu. No i poszło bardzo dobrze. Kurczę, nie włączyłem się, bo na tym rozładunku, bo telefonów miałem sporo do wykonania i trochę papierkowej roboty. No i zapomniałem się włączyć. Znaczy to w sumie tak poszło, że nie było kiedy się włączyć. Poszło bardzo dobrze, bo przyjechałem nawet i gasiłem silnika, mimo że awizacja na 11, byłem chwilę przed 9, gdzieś za 29 i od razu miałem wjeżdżać, pod niej dostałem rampę, podjechałem pod rampą, no nie wiem, może z półtorej godziny spędziłem, bo tam pół godziny zanim się zabrali, trochę wolno rozładowywał. Ale to ze spokojem, sobie to wysiadanie porobiłem, to co miałem do zrobienia, no i teraz jadę i teraz mnie strasznie zmroziło, że zostawiłem kopaki pod rampą, bo te kopaki mam na naczepie cały czas. Nie przykręcałem ich, dopiero teraz mówię, przykręcę sobie na załadunku, no widać jak droga jest tutaj raczej dobra, no nie wiem, bo tu gdzie dzisiaj ładuję, czy nie rozładowuję, to nie sądzę, żeby miały jakieś niespodzianki, jeśli chodzi o dojazdy, więc myślę, że już mogę kopaki założyć z powrotem, tylko teraz tak się zacząłem zastanawiać, czy ja je zabrałem. Trochę mnie zmroziło, jeszcze bardziej niż mrozi normalnie na dworze. W tej chwili 0 stopni, więc jest elegancko. Ale co to będzie jutro i pojutrze, to tylko Pan Bóg wie, co to ześle, jaką pogodę ześle na ten nasz piękny kraj. No, ja już jestem po załadunku. Robię tego Króciaka, jadę na rozładunek i teraz sytuacja taka. Sytuacja się powtarza regularnie, zawsze tędy jadę. Znaczy zawsze jak tędy jadę. W okolicach godziny 14 to jest taka sytuacja. Pół miasta zablokowane, bo mamy tutaj światła. I uwaga, te światła są tylko i wyłącznie dlatego, że tam, o właśnie ta BMW-ca właśnie przekracza linię ciągłą, jest parking do tej oto tutaj firmy. I teraz firma tutaj ma pełno miejsca. Wielkie pole za płotem. Nie wiadomo, pewnie mają jakiś, nie wiem, plan zabudowy, że może kolejne auto na ciągłej linii jedzie na ten parking. Pewnie mają jakieś plany zabudowy, żeby jakieś magazyny czy się rozbudowywać, ale może nic by nie zaszkodziło, jeżeli nie mają takich planów, żeby to tutaj powstał parking, albo ten parking, który jest powiększyć i odblokować tym samym drogę krajową, czy tam, nie, to jest wojewódzka, drogę wojewódzką, a nie robić parking po drugiej stronie, założyć światła i nie wiem, ile tutaj pracują zmiany, czy na dwie zmiany, czy na trzy zmiany. I za każdym razem, jak jest zmiana, robić zarąbisty korek. Bo ludzie tutaj przychodzą, no, stop się pali czerwone światło i oni idą do pracy, tam się parking zapełnia, jedni wychodzą, drudzy przychodzą. To ciekawa sytuacja. Oczywiście stały schemat. Tu potrzebuję tego wolnego miejsca. Tu potrzebuję tego wolnego miejsca, co teraz pokazuję, żeby sobie się wyciągnąć normalnie, ładnie na wprost i cofnąć pod rampę. Ale oczywiście teraz w tym momencie staną tutaj samochody.
nie wiem, 40 minut do godziny tu nie było nic, teraz dam na bank coś podjedzie. Sam się teraz byłem pytać o rampę, żeby z nie było tak jak ostatnio. O, jedzie akurat tutaj. Jednak nie stają, tu może akurat. Byłem się pytać o rampę, żeby nie było czasem tak, że znowu stoję 2 godziny czy ileś i się okaże potem, że zostałem odhaczony. Szybko. Ale nie. Znaczy byłem się pytać i w porządku, także. Także pasuje. No teraz to widzicie. Teraz to mi stanie. Na pewno. A i z odpalaniem problem cały czas. A czujnik jeszcze nie wymieniony też. Tyle czasu było. W niedzielę. Odebrałem samochód. Niby miał być zrobiony, nie jest zrobiony. Patrzę, czy staje, nie staje. No niby normalnie. Teraz akurat normalnie zapalił, ale... Ale ma problemy niestety. Teraz ma też więcej paliwa. Żeby nie było tych problemów, no ale... Smok. Będziemy robić smok. Szukamy smoka. Smok jest zamówiony. Miał być na jutro, nie wiadomo czy będzie. Nie taka prosta sprawa, no jedź z tym aktorosem bez tych lusterek, no kurde. No jedź człowieku, no co ty się zastanawiasz? No patrz, no i widzicie to? Ja nie mogę i wjedzie mi tu, nie no. Dobra, czekam teraz aż mi zerwą plombę, podjechałem sobie elegancko. Bo jednak stanął dam, także na luzie. Śnieg znowu zaczął pruszyć. Temperatura 0. Zaraz na bank będzie na minusie. O jery. Wszyscy już w domu. Można powiedzieć. Niebieska teraz kołuje na bazie. Opatrzyłem, już myślałem, że będzie wcześniej. Ale znaczy się załadunek przedłużył. Tata właśnie podjeżdża pod dom. Iweko już stoi dłużej. No fajnie, że wszyscy w domu, bardzo się cieszę, bo przynajmniej będzie taki w miarę spokojny wieczór. Bo jest 16.30, a ostatni zjadę, nawet i tak będę o dobrej godzinie, bo mnie tu zrzucą do godzina niecała, jestem na placu, ale... no kurczę, denerwuję się, jak nie wiem, ten... jak patrzę te prognozy, to dosłownie i w przenośni mrozi krew w żyłach. Minus 26 z poniedziałku na wtorek, minus 18 z niedzieli na poniedziałek. Kurde. Ten spojrzał, bo na wtorek tego nie będę gasił samochodu w nocy, jak będzie minus 26 faktycznie. Nawet jeżeli będę, no nawet nie wiem czy... Nie będę gasił, stanę w samochodzie, po prostu nie będę go gasił w ogóle. Tak sobie myślę. A w niedzielę pewnie pojadę poprzepalać samochody, jutro jadę do hurtowni po jakieś tam pierdoły. Wziąłem też dodatki do diesla. Szczerze powiedziawszy, zawsze te dodatki od początku zimy kupowałem. A teraz się mnie te zimy tak rozpieściły, bo to przecież w ogóle mrozów nie było żadnych do świąt, nie było żadnych mrozów, to jakieś tam minimalne przymrozki, to też bez sensu lać ten dodatek, no bo paliwo też w końcu przecież zimowe jest na stacjach, my tylko na Circle K-u tankujemy. Ale to wiadomo, zawsze jest strach i teraz wziąłem mimo wszystko te dodatki, jutro będziemy lać te dodatki, w niedzielę przede chyba podpalać samochody. Ja pierniczę. Nie wiem, że w ogóle to moje narzekanie jest nieuzasadnione absolutnie, bo w innych częściach nawet nie tyle Europy, czy nawet Polski jest przecież, są te zimy znacznie gorsze i to jest normalka taka temperatura i takie zimowe walki. No ale ja nieprzyzwyczajony i no, nie lubię tego bardzo i wkurza mnie to strasznie i cały weekend już mi pod kątem tego będzie mijał, że będę się znał, co to będzie się działo w poniedziałek, czy wszyscy podpalają, aż odpalić to jeszcze z pół biedy, bo to wiadomo, na 4 samochody, któryś musi zapalić, bo mamy kable, to się podpalamy na najwyżej, tak zrobimy, żeby wszyscy razem wyjeżdżali mniej więcej o tej samej godzinie. Ale gorzej z... nie daj Boże, gdzieś tam na filtrze gdzieś się zapcha, gdzieś zamarznie coś, znaczy nie zapcha, zamarznie gdzieś w przewodach, tego się boję, zawsze mnie tak to strasznie przeraża ten widok ciężarówek na poboczu w takie bardzo, bardzo mroźne poranki czy tam noce, to już w ogóle. Kiedyś pamiętam były takie, częściej takie temperatury się zdarzały. Nawet jak miałem busa, to tam było minus 25, pamiętam i zapalał. Ale kurde, teraz? Nie wiem. No nic, dobra, może będzie dobrze. Może będzie dobrze.
No dobra, żeby nie było, że tam to jest żadne mrozy i tak dalej. No mówię, rozumiem w 100%, bo teraz właśnie gdzieś widziałem, że gdzieś na Skandynawii jest minus 40, także na północy, także no to już w ogóle sobie nie wyobrażam. Ale tak jak mówię, to tam w razie dla mnie to absolutnie żadna robota. Ja bym tam w życiu nie był w stanie pracować. Bo nie cierpię zimy, tak już mówiłem nieraz. Także no wiem, że są niższe temperatury, od razu mówię. Wiem, że w Rosji mają tak normalnie codziennie, że jedzą chleb z lodem. Wszystko rozumiem, wszystko wiem. Ale mimo wszystko nie lubię i się denerwuję po prostu i tyle, no. Ale damy radę, no, jakoś tam damy radę, trzeba dać radę, no. Zobaczcie, jak to skandynawskie klimaty, kurczę. No ale no ściągajcie tą plombę już, Jezu, no ile może trwać czekanie na ściągnięcie plomby, żeby cofnąć. Sobota rano, małe zakupy, niby nic, a 1000 zł poszło. Filtr do osuszacza przed tymi mrozami. Lepiej powymieniamy. Dzisiaj raz, dwa. Zawsze będzie to lepiej. Datki do diesla. Wiadomo, że diesel zimowy, ale na świętego spokoju. Dlaczego by tego nie dodać? Wkład do lusterka, bo się zdarzyła przygoda, tak jak mówiłem. I klosz lampy do niebieskiej, bo się również zdarzyła przygoda. Kamera do naczepy. Papier do tacho i jeszcze wapko do układu powietrza. To tak mamy siadę, już nie wiem, czy to dodawać, czy nie, ale jeszcze pogadam z mechanikiem, chyba doleję. No i do Magnum ten odbojnik także. Najdroższe tutaj z tego wszystkiego filtry do osuszacza, bo 120 zł netto jeden kosztuje. Także suma wyszła. I po robocie tata odjeżdża. Chłopaki założony będzie jeszcze dokręcał śruby. Nie wiem, gdzieś tam gdzieś 13. Jedziemy do domu. Testuję opony. Jak widać, jakoś specjalnie się nie ściskają. Dobra. Nie ściskają? Pomijaliśmy filtry. Iweko też. I czas do domu nareszcie. Dobra, to będzie koniec dziwnego odcinka. Chyba takie zakończenie. Dobra, na razie do następnego.